Powiedz mi proszę, co dzieje się teraz? Czy umiesz otworzyć te drzwi? Ja zobaczyłam ten korytarz, to on był taki wąski, bardzo wąski. No, jakby na ścianach wisiały jakieś obrazy. I weszłam ten korytarz. Wybrałam drzwi po prawej stronie. Tak. Przekręciłam klucz. Ale właśnie czuję takie przyspieszone bicie serca. Okej. To połącz się teraz z tym, dlaczego przyspieszyło bicie serca. Co się tam dzieje? Co się wydarzyło na poziomie subtelnym? Dlaczego bije ci przyspieszone serce? Jakby ta wąskość tego korytarza to spowodowała, że był taki strasznie wąski. Wąski. Taki wąski i długi. To teraz wejdzie jeszcze głębiej, głębiej. I ja teraz zapytam twoją podświadomość. Dlaczego ten korytarz jest tak wąski? Niech nas teraz zaprowadzi do samej przyczyny. Do samej praprzyczyny, że ten korytarz jest tak wąski. Co oznacza symbolika tego korytarza dla twojej podświadomości? Na trzy połączysz się z informacją. Jeden, dwa, trzy. I co dostajesz? W pierwszym momencie mi przyszła taka myśl, że to jest jakby takie ograniczenia podświadomości czy świadomości. Takie właśnie. Jakby zawężenie. Dobrze. Że to właśnie takie spowodowało jakby taki to zawężenie, tak mi się wydaje, spowodowało jakby takie właśnie to przyspieszone bicie serca, jakby takie takie może nie przerażenie, taki lęk, ale że to jest takie wąskie, jakby coś. Okej. To wejdzie jeszcze głębiej, głębiej. Jeszcze głębiej. Ja teraz poproszę twoją podświadomość, aby poszła do praprzyczyny tego zawężenia. Skąd powstały te ograniczenia w tobie? Skąd są tak silne? Idź do samej praprzyczyny i poszukaj tego na linii czasowej. Cofiesz się do innych wcieleń. Dryfujesz swobodnie poza czas i przestrzeń. I na trzy podświadomość nas zaprowadzi do samego tego ograniczenia. Skąd ono tam się, skąd ono powstało? Jeden, dwa, trzy. Idź tam. Co się dzieje? Wykazała mi się jakaś postać taka w jakimś takim płaszczu i to jest chyba kobieta i w kapturze takim, to jest jakby taki kolor brązowy może bardziej. Kim jest ta kobieta?
Nic mi przyłożę jakąś kapłanką. Okej. Opisz mi, jak wygląda. Jest taka wysoka, smukła. Ma taką delikatną... Ja nie widzę tak bardzo jej twarzy, ale wydaje mi się, że jest, ma taką delikatną jakby urodę, można tak powiedzieć, taką. I ona tak jakby na mnie czeka i że jakby miała mnie przygotować do czegoś. Okej. Okay. A do czego ta kapłanka ma cię przygotować? Nie wiem, przyszło mi takie dwa słowa, że do jakiegoś rytuału albo jakiegoś przejścia. Mhm. Ona jest taka bardzo jakby taka miła dla mnie i taka serdeczna. Jest stosunkowo do mnie bardzo taka wysoka. Mhm. Ja jestem jakaś taka niska strasznie. Mhm. O jakim przejściu mówimy? Się jakieś nauki. Nauki. Mhm. Coś związane z jakimiś naukami. Dobrze. To teraz ja zapytam, jaki związek ma ta kapłanka z twoimi ograniczeniami, z zawężeniami? Zapytaj. To jest tak, że ja jestem jakby taka, jakby to powiedzieć, tak, nie, że może taka naiwna w stosunku jakby do niej, mhm. ale taka jakby właśnie nieświadoma tego, Nieświadoma czego? Nieświadoma właśnie tego przejścia. Nie jestem świadoma jakby konsekwencji tego przejścia, że to zostało jakby takie zakłamane, mhm. przede mną takie przeinaczone, że pokazane w takich innych jakby pozytywnych, jakichś takich pozytywach, a to chyba jest, tak mi się wydaje, coś takiego negatywnego raczej. Tobie się wydaje coś negatywnego z tym przejściem? Dobrze rozumiem? Tak. A dlaczego w tobie się wydaje, że to jest coś negatywnego? Bo to właśnie ma związek z to przejście. Tak. To ma właśnie związek z jakby ograniczeniem tej świadomości. Okej. To przejście ma związek z ograniczeniem świadomości. Tak. Mhm. To teraz ja zapytam, jaki związek masz z tą kapłanką? Co cię łączy z tą kapłanką? Tak mi przyszło, że jakby oni jakby przełapują takie istoty jak ja. Mhm. I właśnie tak manipulują. Mhm. I to wygląda tak, jakby ja była po prostu taka ogłupiała. Tak. Jakbym miała taki odcięty może umysł swój. Mhm. I ona tak naprawdę może wmówić mi wszystko, że to będzie... to przejście będzie takie dobre jakby dla mnie. Dobrze. Że właśnie tak czuję, że ja jestem tak jakby odcięta. Mhm. Że tak stoję taka, no taka jakby taka zagubiona, taka... Tak właśnie jakby w takiej hipnozie może coś takiego, mhm. o. Mhm. Że nie mam takiej świadomości. Nie masz świadomości. W tej scenie właśnie. Mhm. To teraz chciałabym, żeby się skontaktowała z tą kapłanką. Zapytaj, jak ma na imię?
jakby Kalia. Mhm. Coś takiego. Kalir, tak? Kalia. Kalia. Takim przyszłym wierszem. Okej. Okay. To teraz chciałabym, żebyś zapytała tą istotę. Z jakiej cywilizacji pochodzi? Jak mi szło takie, że jakby upadłym aniołem jest. Upadłym aniołem. Mhm. A dla kogo pracuje? Dla kogo służy? Komu służy? Ciemnej stronie. Ciemnej stronie. A zapytaj ją proszę, dlaczego upadła? Co takiego zrobiła, że upadła? Dlaczego przeszła na ciemną stronę? Bo chciałam mieć wpływ na inne istoty. Mhm. Wywierać wpływ i jakby poczuć taką żądzę. Poczuć żądzę. Że może zarządzać jakby innymi istotami. Czy aby zarządzać innymi istotami trzeba być po ciemnej stronie? Zapytaj. Mówisz, że tak. Tak. Mhm. To teraz zapytaj ją proszę, w którym momencie cię przyłapała, czy złapała w sidła? Czy to była część astralna? Mówi, że część astralna, ale jakoś nie czuję tego tak, żeby tu. Czemu służy, zapytaj proszę, ta konsekwencja przejścia? Że jest się po prostu takim niewolnikiem. Jest się niewolnikiem, okej. Okay. To teraz wejdź jeszcze proszę głębiej, głębiej. Jeszcze głębiej. Zapytaj proszę tą istotę. Jak często przyłapują takie istoty jak ty? Ile mają już takich istot? Mówi, że milion. Milion. Milion, miliony. Mhm. I zapytaj proszę, co się stało z twoją świadomością, z twoją wiedzą, z tym wszystkim, co miałaś, zanim przeszłaś na tą stronę przejścia. Tam, gdzie cię ograniczono. Gdzie są wszystkie twoje atuty, twojej energii, twojej siły, twojej mocy? No tak powiedziała najpierw, że jakby nie wie, a potem, że jakby dobrowolnie jej oddałam. Dobrowolnie jej oddałaś, dobrze. Co ci obiecała za to dobrowolne oddanie? Przyszłą wieczność. Wieczność czego? Wieczność, nieśmiertelność. Wieczność, nieśmiertelność. A pomimo to jesteś w ciele fizycznym i umierasz. O jakiej nieśmiertelności mówimy? Tak mi przyszło, że o takiej duchowej. Okej, okay, nieśmiertelność duchowa. Mhm. To jak to się stało, że twoja istota uwierzyła, że ta istota jest ci potrzebna, abyś była nieśmiertelna, jeśli ty jesteś istotą, która istnieje poza czasem, poza wymiarem, sama z siebie jesteś nieśmiertelna. Jesteś wieczna. Przychodzi mi, że to był jakiś eksperyment i to była taka łapanka, tak mi przyszło. Mhm. Dobrze. Że to, te istoty jakby zostały jakby zmanipulowane, ale też zostało użyte jakby coś przeciwko nim, uh-huh. Że one właśnie są takie ogłupione. Jakieś taka technologia. Uh-huh.
Dobrze, zapytaj, na czym polega ta technologia? Na czym polega ten eksperyment? Czym on jest? Teraz mi się pokazuje taki obraz właśnie tak jakby że właśnie tak jak leżę je w jakiejś gdzieś na jakiejś w jakiejś przestrzeni. Ale nie widzę na czym leżę, tylko jakby tak lewituję w takiej przestrzeni. I tak mi przychodzi, że to jest takie uśpienie. Dobrze. To jest jakaś przestrzeń i właśnie ja widzę tak jakby siebie, że leżę w takiej, lewituję w takiej przestrzeni i tu jestem jakby uśpieniem. Jesteś w uśpieniu. Poszukaj, gdzie leżysz w tej przestrzeni, gdzie jest twoje ciało subtelne. W jaki sposób? Gdzie jest umieszczony? Idź tam. Tak mi się pokazuje, że właśnie leżę tak jakby na jakimś stole i jestem podłączona do jakichś kabelków. To teraz zobacz siebie z lotu ptaka. Obserwuj siebie z lotu ptaka. Zobacz to pomieszczenie tam, gdzie jesteś teraz. Czy jesteś tam sama, czy tam są jeszcze jakieś inne istoty? Nie, tam jest dużo, bardzo dużo istot. To jest jakby taka kapsuła. Kapsuła. Jakby coś takiego. A ile tam może być istot? 1000? Milion? 100? Mniej więcej? Tak z parę tysięcy. Okej. Czy wszystkie te istoty są uśpione? Tak. Czyli wszystkie nie mają świadomości, tak? Nie. Wszystkie są w uśpieniu. W uśpieniu. A powiedz mi, czy tam, gdzie jesteście, tam, gdzie leży twoje ciało, to jest jakaś przestrzeń, czy jakiś płyn? Czy jesteście w jakichś płynach, czy to jest normalna przestrzeń? Nie, nie. Jest taka normalna przestrzeń, tylko to jest jakby na takich stołach może i one są i do ciała są podłączane różne takie kabelki. Dobrze. I tutaj właśnie też na głowie takie jest coś takie podłączone jakby taki. To teraz zobacz do tu ptaka siebie. Zobacz proszę, jak te kabelki są podłączone do ciebie. W których miejscach? No ich jest tak dość sporo, one są tak gęsto podłączone. Gęsto, czyli w których miejscach? No, na ciele, tutaj na piersiach, na brzuchu, na nogach, na rękach. Czyli na całym ciele, na tak? Na całym ciele. A na górze jest ta taka kopuła jakby, czy taka... Na głowie masz kopułę? Co masz na głowie? Taki jakby hełm, no nie hełm, ale takie coś, coś mi się kojarzy tak jak z czapką papieża, mi się tak skojarzyło, coś taki kształt, takie półokrągłe, takie owalne, takie owalne i to jest takie jakby z jakiegoś metalu. Okej. Czy wszystkie te istoty mają takie coś na głowie, na głowach? W tym pomieszczeniu, gdzie ty jesteś? Nie widzę, tylko widzę siebie. Widzisz jakby. Siebie, dobrze. Widzę, że te istoty są podłączone też do kabelków, ale tego akurat nie widzę tego u nich na głowie. Może nie umuję tego zobaczyć, nie mogę. Dobrze, wejdź jeszcze głębiej. Głębiej. Jeszcze głębiej. Teraz bym chciała, abyś zobaczyła i wyszła tam z tego miejsca.
na zewnątrz. Dryfujesz, możesz przechodzić przez ściany. Zobacz na zewnątrz, czym jest to miejsce. Przychodzi mi, że taki statek. Statek. Zobacz proszę ten statek z lotu ptaka. Jaki ma kolor? Taki szary. Ma jakiś taki nierówny kształt. To nie jest jakiś taki cygaro albo jakiś taki nieforemny. Jakie mogą, jak, w, jakim, w jakiej formie może być ten statek? Teraz mi przyszło, że w każdej. W każdej. A w jaki jest ten, gdzie ty jesteś? No właśnie, on jest taki nieforemny. Jakby taki można porównać do takiego kwadrata, ale to jest... taki prostokąt bardziej podłużny. Tylko, że on nie jest taki gładki, tylko jakby ma takie właśnie... taki kwadratowy bardzo. W sensie, że nie jest, ta powierzchnia nie jest taka płaska, tylko jest taka nierówna. Z różnych jakby takich kwadratów mniejszy się składa, coś takiego. Dobrze. Teraz chciałabym, żebyś zobaczyła, czy ten statek, on lewituje, czy stoi? Czy on gdzieś stoi. Stoi, jest zatrzymany, tak? Tak. Stoi i mi się tak pokazało, że jakby nad gdzieś niedaleko naszej planety. I to może też właśnie być też związane z tym, że jakby mi się tak pokazuje, tak coś, że właśnie teraz jest taki etap, gdzie tak dużo ludzi jakby zaczyna się budzić. Tak. I to aż mi tak... O. Co się dzieje? Takie ciarki mnie tutaj na twarzy przeszły. I że... Oddychaj głęboko. Oddychaj głęboko. Wypuszczaj to. Wypuszczaj. Wypuszczaj. Cokolwiek się pojawia, wypuszczaj. Wypuszczaj. Wypuszczaj tą energię. Wypuszczaj. 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 Nic nie trzymaj, wypuszczaj. A także właśnie teraz jest ten okres, gdzie dużo ludzi zaczyna się budzić. Jaki to ma związek z tobą? Że zaczynają się budzić? Wypuszczaj tę energię. Wypuszczaj. Uwalnij to. Uwalnij to. Uwalnij. To jest takie smutne, bo ta ciemna strona jakby cały czas przeszkadza. No, wiemy, że przeszkadza. I tak właśnie takie istoty jak ja, które zaczynają coś zmieniać, to oni jeszcze próbują jakby na nich wpływać. I to właśnie mi się skojarzyło wtedy, co mówiłam w tym śnie. Tak. Że poczułam takie... Tak. To jakby chyba był ten moment, kiedy oni tak jakby mnie przełapali na ten statek. A czym były te prądy, o których mówiliśmy przed sesją? Co czułaś na całym ciele? Te grillowanie. Połudź. To właśnie była taka technologia ich. Technologia? Na czym polega ta technologia ich? Co robią z twoim ciałem wtedy? Żeby to ma właśnie zakłócić proces taki przebudzenia. A żeby te ludzie, którzy właśnie starali się zmienić, tak, przebudzić, to żeby właśnie ich jakoś jeszcze przytrzymać w tych niskich wibracjach.
I robią to podczas snu? Bo już nie mogą świadomie, to robią podczas snu? Tak. Mhm. Przyszło mi, że podczas snu. Mhm. Okej. Okay. Właśnie słyszę mój telefon, który wyłączałam przed sesją. Aha, wyłączałaś, tak. Okej. Okay. Mhm. Nic nowego. W telefony też ingerują. Spokojnie. Oddychaj swobodnie, oddychaj głęboko. Oddychaj. Oddychasz swobodnie, oddychaj. Oddychasz swobodnie. Strasznie się smutno zrobiło, bo... Mhm. Bo właśnie tych istot jakby jest dużo, których oni tak przełapują. Mhm. Że to nie dotyczy tylko mnie, ale naprawdę teraz ludzie się budzą i... Mhm. Ale jednak oni jeszcze nie chcą, kurczę, jakby... Nie chcą odpuścić. Nie chcą dopuścić, nie chcą odpuścić. To jest takie smutne, że mówię, chcemy już być wolni. Tak. A oni jeszcze nami manipulują. I wiesz, właśnie przez tą technologię, którą jakąś tam jeszcze mają. Bo już ludzie są świadomi i też uważają na siebie i już nie są może tak niektórzy, ci co się rozwijają, nie są tacy podatni na różne takie manipulacje. Uh-huh. To oni właśnie tak perfidnie podczas właśnie, przynajmniej tak było w moim wypadku, że podczas snu właśnie używają tych instalacji czy tą technologii. Dobrze. To teraz bym chciała, żebyśmy się cofnęli do tego czasu, do tego momentu, gdzie miałaś ten sen, o którym mówiłaś. Niby to był sen, niby stan medytacji. Idź do tego momentu. Chciałabym, żebyś weszła w tą przestrzeń, poszła do tego momentu, do tego czasu. Co wtedy robiono z twoim ciałem subtelnym w tamtej przestrzeni? Chciałabym, żebyś zobaczyła tą technologię. Wyjdź proszę i zobacz, wyostrzasz widzenie teraz. Co robią? Na czym polega ta technologia? Czym jest ta technologia? Czy nie wysyłają jakby jakieś fale? Mhm. Z takiego urządzenia mają takie fale, namierzają właśnie taką istotę, która stara się przebudzić. Właśnie wyjść z Matrixa. Tak. I wtedy jakby wycelowują w jakąś wiązkę takich promieni w nią. Mhm. I to może też powodować, że się obniżają wibracje tej osoby. Tak. Że wtedy właśnie jakby już, bo wiedzą, że już tak świadomie to nie da się... Nie da się manipulować. Kręcić, mm-hmm. Ale właśnie podczas snu, jak użyją tej maszyny, tej wiązki, mm-hmm. jakiejś tam promieni, to właśnie to też osłabia tak jakby istotę. Że może to też blokuje w jakiś sposób. Dobrze. To teraz chciałabym, żebyś jeszcze sprawdziła. Wejdź jeszcze głębiej, głębiej. Jaka ingerencja jest na ciebie poprzez to, że są problemy z pamięcią? Kłopoty z zapamiętywaniem? Połącz się z tą ingerencją. Co tam się dzieje w tej przestrzeni? Dlaczego jest blokada? Nie przyszło mi takie, żebym za dużo wiedziała. Mhm, żebyś za dużo wiedziała. Dobrze. A teraz zobacz, w jaki sposób ingerują z pamięcią. Co robią? Jak wpływają na umysł? Przyszło mi, że mam jakiś implant gdzieś w głowie. Mhm. I po lewej stronie gdzieś mam jakiś... Mhm. Czy ten implant jest też na zasadzie, że można nim sterować tam w tej przestrzeni? Tak. Ten implant jakby powoduje właśnie takie kłopoty z pamięcią i z zapamiętywaniem i też nie można jakby odtworzyć z przeszłości jakichś wydarzeń, bo ja też właśnie często nie mogę sobie przypomnieć czegoś. Mhm.
To są takie właśnie migawki jakieś takie. Czyli Ale może jak tak. się próbuje koncentrować na czymś i coś sobie przypomnieć, to wtedy jakby to zostaje takie zablokowane. Albo na przykład też czasami jak coś mówię, to jakby takie słowa mi uciekają i nie mogę sobie przypomnieć jakiegoś danego słowa. Dobrze, to teraz wejdź jeszcze głębiej, głębiej, głębiej. Jeszcze głębiej. Chciałabym, żebyś zobaczyła energetycznie, w którym miejscu w mózgu czy w głowie masz ten implant. Tu gdzieś po lewej stronie. Po lewej stronie. Tak, taki. Zobacz, czy ten implant jest fizyczny czy energetyczny. Czy widzę to jakby taka takiej struktury, jakby taki żel, taka żelowa jakby struktura. Żelowa struktura. I taki dziubek jakby metalowy z tego wystaje w środku jakby tego implanta. Można tak, tak mi się skojarzyło, że to jest jakaś antenka. No, ciekawe. Implant z antenką. Dobrze. To ja bym teraz chciała, byśmy podryfowali z powrotem do tej istoty. Do tego upadłego anioła. I teraz wejdź, połącz się z tym upadłym aniołem i sprawdź go po DNA. Kim jest ta istota? Zobacz ją po DNA. Przyszło mi takie, że jakaś gadzia. Gadzia. To czemu ta istota gadzia nazywa siebie upadłym aniołem? Czy to jest istota, która kiedyś wcielała się tutaj na ziemi? Zapytaj. Mówi, że nie. Nie. To dlaczego nazywa siebie upadłym aniołem? Że to tak jakby do mnie bardziej przemówiło? Tak, nie wiem, taka wyszła informacja. Czyli mówi to, co rezonuje z twoimi wzorcami i przekonaniami, tak? Coś na takiej zasadzie, tak jakby. Dobrze. To teraz zobacz ją po DNA, jaka to jest prawdziwa istota, by przybrała prawdziwą formę. Taki może jakby jaszczur z takim ogonem i takimi pazurami. Nie wiem, coś mi przyszło jakieś. Nie wiem, czy to może skojarzenie jakiś drako? Drako. Nie wiem, nie wiem, nie znam tego. Ale ja znam. Dobrze. Zapytaj, do jakiej należy cywilizacji? Czy to jest drako? Zapytaj go. Mówi, że tak. Dobrze. To teraz bym chciała, żebyśmy sobie z nim porozmawiali. Połącz się z tą istotą i zapytaj, czy oni stoją wyżej niż reptilianie? Na początku tak od razu kiwnął, że nie będzie z nami rozmawiał. Ale jak usłyszał pytanie, to powiedział, że tak. Że wyżej stoją. Stoją wyżej. A dlaczego pomimo to, że stoją wyżej od reptilian, też zniewalają ludzi? Też nie mają dostępu do swojej energii? Też mi tak przyszło jakby, że te, nie wiem, czy to tak to odbieram, że te siły, te ciemności jakby się zjednoczyły teraz, żeby wzmocnić siłę, jakby swoją tą pozycję. I no tak mi przyszło, że jakby zjednoczyłeś. Współpracują ze sobą już teraz. Współpracują ze sobą. No jakby zdają sobie sprawę, że no, że ja tak myślę, że może być to taki jakby ich koniec, ale
I teraz jakby zaczęli wszyscy te wszystkie takie ciemne siły jakby właśnie zjednoczyły się i zaczęły współpracować, żeby jeszcze jak najwięcej utrzymać tych takich niskich wibracji tutaj na Ziemi. Zapytaj tą istotę, do czego potrzebują istoty tutaj na Ziemi? Dlaczego ta cywilizacja, Draco, potrzebuje takich istot jak my? Mówi, że dla energii. Też dla energii. To zapytaj go proszę, dlaczego też jest odcięty od źródła? Znaczy, on powiedział, że jest jakby podpięty do swojego źródła. Jest podpięty do swojego źródła. A czym jest jego źródło? Powiedział złem. Złem. No to jeśli jest podpięty do swojego źródła, to po co potrzebują ludzi? Bo oni się karmią tymi niskimi wibracjami. A dlaczego ich źródło nie da im tych swoich niskich wibracji? Bo oni pozyskują też tą energię jakby dla tego źródła. Aha, dla tego źródła. Tak. Jak nazywa się to źródło, o którym teraz mówimy? Nie wiem, mówi ciemność. Ciemność. Czy ta ciemność ma jakieś imię? Mówi, że nie zna imienia. Po prostu jakiś pan. Jakiś pan. Nie zna który imienia tego pana. Który rządzi. No mówi, że nie zna. Albo nie chce powiedzieć. Ile cywilizacjami zarządza ta istota, ten ciemny, ten pan? Ile ma pod sobą cywilizacji? Przyszło mi, że kilkanaście. Kilkanaście. Zapytaj proszę jeszcze, czy tam, na tym statku, mają tylko istoty z tej ziemi, czy jeszcze z innych cywilizacji? Mówi, że nie tylko z tej ziemi. Nie tylko. Że z innych też planet. Z innych planet. A z jakich planet mają jeszcze tam istoty? Przyszło mi, że z Marsa. Z Marsa. Mów tylko to, co przychodzi. Zapytaj, ile mają takich ziemi jak nasza, gdzie są zniewolone istoty. Przyszło mi, że 3, ale... Jak długo już tam jesteś? Ile wcieleń jesteś tam, w tym miejscu, na tym statku? Zapytaj. Kilkanaście. Kilkanaście to ile? 16. Okej, a gdzie byłaś wcześniej? Na jakby... Na innej planecie? Na innej planecie też zniewolona? Zapytaj. Nie. A co robiłaś na tej innej planecie? To mi szło, że wiodłam jakieś takie spokojne życie. Spokojne życie. Dobrze, to wejdź jeszcze głębiej, głębiej, jeszcze głębiej, jeszcze niżej. I pozamykaj chwilowo te przestrzenie i wejdź tam, zanim zeszłaś do tego zniewolenia, zanim cię złapano na ten statek. Gdzie byłaś wcześniej? Na 3 przemieszczasz się swobodnie, tam nie ma czasu. 1, 2, 3. Teraz. Czy widzę taką planetę, jakby stoję gdzieś w jakiejś przestrzeni, takiej przyrodzie, że jakby byłam blisko, jakby kontakt z przyrodą i z naturą.
I co tam jeszcze widzisz na tej planecie, oprócz przyrody i natury? Zobacz siebie, jak wyglądałaś wtedy tam. Czy też jak ludzka forma, czy jako istota, energia. Zobacz siebie. Coś mi tak przychodzi, że taka ludzka forma, ale taka mniejsza istotka. Z takimi uszami śpiczastymi. Takimi wielkimi stopami. No takie dziwne. Widz tylko to tym, co się pojawi. I jak tam żyły te istoty? Zobacz. Czy żyły w harmonii? Jak one żyły? One żyły bardzo w harmonii z przyrodą. Z przyrodą. Takie proste życie wiodły. Tak mi przyszło, że umiały też nawiązywać jakby kontakt może telepatyczny ze zwierzętami, z przyrodą jakby. Czym się zajmowały na co dzień te istoty? Nie, przyszło mi, że to byli jakby strażnicy lasów. Pięknie. I teraz zapytam. Że oni jakby chyba mieszkali w tych lasach, bo nie widzę tam jakichś. No ja widzę siebie jakby w tym lesie. Tak. Ale gdzieś tam w oddali może są jakieś takie szałasy, nie wiem, trudno to nazwać jakimiś domkami. Ale ja byłam jakby w tej części w lesie mieszkałam. Okej. Byłam jakby strażnikiem tego lasu. I teraz. I połącz się teraz, jak się czułaś tam mieszkając jako strażnik lasu? Czułam się jako wolna istota. Jako wolna istota. Właśnie takie bardzo proste życie prowadzić, że nie wiem, czy oni spali jakby na drzewach, karmili się tym, co po prostu znaleźli w tym lesie, to tak by ich przyroda żywiła. Tak. Że jakby nie mieli takich. Też jakby tacy byli ubrani, tacy dziwnie to tak wygląda trochę. Jakby też z takich liści może mieli te ubrania. Więc oni nie przejmowali się takimi jakby przyziemnymi rzeczami, tak jak tutaj na tej planecie Ziemia, że trzeba zapewnić byt, tak. Zarobić pieniądze, tak. Na utrzymanie i tak dalej. To oni tak jakby czegoś takiego nie mieli. To teraz chciałabym zobaczyć, bo mówiłaś przed sesją, że chciałabyś połączyć się z galaktyczną rodziną. Gdzie jest twoja rodzina? Tam, w tych przestrzeniach. Na trzy. Połącz się z nią. Jeden, dwa, trzy. Nie, to jakby widział jakiś statek. Ale coś mi tu nie. Gdzie jesteś teraz? Mów tylko to, co przychodzi. Czy widzę jakiś statek i jakbym była już w środku w tym statku. I widzę taką postać w jakimś takim niebieskiej narzucie. I w taki ma taka wysoka, szczupła postać. Kim jest ta istota? Kapitanem statku. A gdzie jesteś ty? Jak stoję przed tą istotą. Przed tym kapitanem.
Kapitanem statku? I jakiego statku? Jak nazywa się ten statek? Więc mi przychodzi na S jakaś, ale nie umie tego zrozumieć. Jakaś nazwa. Jakie zadanie ma ten statek? Czy jakie, do jakich zadań jest powołany? Lub te istoty na tym statku? Coś mi przyłoży do pilnowania porządku, jakby takiej harmonii, pokoju międzygalaktycznego. Dobrze. To wejdzie jeszcze głębiej, głębiej. O jakiej galaktyce mówimy? To jest jakaś oddalona galaktyka, jakby od naszej. Tak mi przyszło. To teraz idź do przodu i zobacz. Że oni są tak właśnie też jakby strażnikami w tej galaktyce właśnie pokoju i harmonii. Żeby nie dochodziło do jakichś takich nadużyć między właśnie między cywilizacjami, żeby na przykład jedna cywilizacja nie wykorzystywała innej cywilizacji. Zobacz siebie, jak wyglądasz tam na tym statku. Opisz mi siebie. Jestem taką szczupłą, wysoką istotą, kobietą, takiej jakby w takiej niebiesko, jakby złotej szacie, takiej trochę coś takiego, z takimi dużymi niebieskimi oczami i takie długie blond włosy mam. A ty schodzisz niżej, jeszcze niżej, jeszcze niżej. I teraz idziesz tam, do tego statku, gdzie jest twoje ciało subtelne. Tam, gdzie leży twoje ciało. I teraz zapytaj, zawołaj istotę, która jest odpowiedzialna, jakiegoś szefa. Co jest odpowiedzialne za to miejsce? Przed taki w czarnym kozak obturzony. To przekaż może na mocy wolnej woli. Przyszłaś odebrać swoje ciało. Aby go rozłączono. Obudzono. Rozłączono z tych wszystkich kabli. Do czego jest podpięty? I powiedz mi, co się dzieje? Tak jakby mówił, że nie może tego zrobić. Bo będzie mieć przechlapane. My też mamy przechlapane. Już tysiące lat. Stoi tak, patrzy się na mnie jeszcze. I na co czeka? No, waha się, bo wie, że jak to zrobi, to jakieś konsekwencje poniesie. My ponosimy konsekwencje tego, że jesteśmy tutaj zapętleni i nikt nam nie współczuje z tego powodu, że gramy w kółko te same role z katami, z oprawcami, z ciemnymi siłami i w kółko to samo, z wciągnięciem.
wcielenie na wcielenie i tak już tysiące wcieleń, o ile nie więcej. Przekaż mu na mocy wolnej woli. Istnieje we wszechświecie takie coś jak wolna wola. I przekaż mu, że masz już taką świadomość, że przyszłość odebrać to, co twoje. I mów mi, co się dzieje. Co się tam dzieje? No, jeszcze się tak waha, czy mu to zrobić. Jaka jest twoja decyzja, może zapytam, części świadomej? Czy chcesz tam zostać, czy chcesz stamtąd wyjść? Nie, nie chcę tam zostać. Chcę stamtąd wyjść. To gdzie leży problem? Zapytaj, gdzie leży problem? Zapytaj siebie, zapytaj jego. No, on jakby się boi to zrobić. To, że on się boi, to chcesz tam zostać? Nie, ja nie chcę tam zostać. To użyj swojej wewnętrznej woli. Użyj swojej energii. Przypomnij sobie, jaką jesteś energią. Odblokuj swoją energię, przepływ energii. No, patrz się tak na mnie, że zaczyna to odczepiać. Ale jeszcze taki... Jest niezadowolony. Jeszcze coś tam z tyłu. Plecy. Z pleców. Głowa. Ściągnął ci to, co miałeś na głowie? Ściągnął. I przekaż mu, że wszystko, co ściągnął, każ mu to zniszczyć, aby nic nie zostało. Wszystkie te kable do zniszczenia. Mówi, że on tego nie może zniszczyć, więc ja to zniszczę. Jak wygląda twoje ciało? Zobacz, czy jest już przytomne? Tak, ja już stałam. Stanęłaś? Stałam. Z tego stołu i tak oglądam swoje ciało, czy jeszcze nic tam nie zostało. I każ ściągnąć wszystkie implanty, jakie masz zamocowane w głowie. Fizyczne i energetyczne. Każ to ściągnąć. Wszystko, co odpowiedzialne jest za pamięć. No ściąga. I każ to zniszczyć. Implanty do zniszczenia. Wszystko do zniszczenia. Spal to. Użyj swojego światła. Wygeneruj swoje światło. Przypomnij sobie swoją energię. Zintegruj się teraz z tą częścią siebie. Poczuj, jak się z nią łączysz. Spaliłam cały ten stół, na którym leżało mi te wszystkie kable, które tam były. Wzmocnij teraz tą swoją część subtelną. Przekaż jej, że przyszłaś po nią. Jest tylko oszołomiona trochę. Ale strasznie się cieszy. Przekaż tej istocie, aby przywrócono jej pamięć. Gdzie jest cała jej wiedza, pamięć, wszystko? Zapytaj. Została ukryta przed nią. To idź tam. Przekaż mu, aby cię zaprowadził tam, gdzie wszystko ci zabrano. Zostawiono cię z niczym. Więc prowadzi mnie do jakiejś sali, gdzie są jakieś komputery, takie monitory. Teraz jakby takie trzy monitory, on jakby włącza. Te ekrany i tam się pokazują jakby takie sytuacje. Jakie sytuacje? To jest związane z moim życiem. I po co ci to pokazuje?
Mówisz, że to jest właśnie, to jest moja cała pamięć. To jest twoja pamięć, twój dysk. Tak. To teraz zabierz twój dysk. Wyciąga taką płytkę jakby. I mi to daje. I teraz przekażę, powiedz, żeby ci wszystkie przekazał, wszystkie duplikaty i kopie. Wyciągnął taki sporo takich duplikatów. Kiedy jest starty? Zbierz wszystko, co twoje. Ja już to zabrałam. Te wszystkie duplikaty od niego. Zobaczymy, że jeszcze jakieś implanty w swoim ciele, czy wszystko pousuwał. Jeszcze jakiś na głowie mam. Implant masz na głowie? Tak. Każ usunąć. Zabierz, spal, zniszcz. Tak oglądam już swoje ciało. I teraz przekaż mu, aby ci przyniósł wszystkie umowy, jakie podpisywałaś. Na wszystkie wcielenia. Na to całe zniewolenie. Służenie dla ciemnych sił energią. Przyniósł te wszystkie umowy. Duplikaty tych umów, kopie tych umów. No, tak się nazbierało ten. Takie unieważni. Całe sterty. I przekażę na mocy wolnej woli. Jako istota świadoma, o wolnej woli. Masz prawo zmienić zdanie, masz prawo się uwolnić. I na mocy wolnej woli. Rozkaż, zażądaj zwrotu tego wszystkiego, zwrotu paktów, kopii i odbić lustrzanych. I wszystko to spal światłem lub czynnikiem śmierci zniszcz. I powiedz mi, co się dzieje? Spaliłam te wszystkie umowy. Jak wygląda część subtelna? Jest taka świetlista teraz. To teraz poczuj zjednoczenie z tą energią. Poczuj połączenie i pozwól sobie, aby wszystkie ubytki po ściągniętych implantach zostały zregenerowane twoim światłem.